Dzień dobry, dzisiaj jest 1 grudnia. A u nas troszeczkę przed 7 i budzę zapomniał się. Zapomniałaś twój advent calendar. Ale tylko jedno okienko, prawda? Co to się stało? Nic, budziłam Hanię. Go! Tak? Wygoniała cię? Ale które okienko otwierasz, to? Czy lalkę pierwszą? Okej, no to to. Co tam jest? To jest konik? Unicorn. No to masz zabawkę na 1 grudnia. Christmas tree, the pleasure you have given me. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, the pleasure you have given me. How often... I dzień dobry jeszcze raz, 1 grudnia, witamy was. Nie mogę uwierzyć, że już grudzień. Listopad. Tak szybko spłynął, słońce jest, a my zasuwamy do szkoły, do pracy, także odezwiemy się po pracy. Możecie uwierzyć, że już 1 grudnia, chłopaki? Nie! Nie! Dobrze, odezwiemy się po pracy. Już jesteśmy w domu, to znaczy ja jestem w domu, chłopaki na dole oglądają jakiś mecz oczywiście, bo jak wiecie, mecze codziennie, także wczoraj oczywiście oglądaliśmy Polskę, no i przegrali, no ale zakwalifikowali się dalej, także szczęście było jak Saudi Arabia szczeliła gola, krzyczeli tam niesamowicie, no dobrze. A teraz jeżeli chodzi o dekoracje na święta. Smutno mi jest, bo jeżeli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że nie mamy żadnych dekoracji. Dużo, bardzo dużo się pozbyłam. Tak, mieliśmy starą choinkę, mieliśmy dużo starych dekoracji i właśnie idę teraz tam do szafy zobaczyć, co zostało i wyciągnę tą choinkę, co dostałam od koleżanki. Chcę zobaczyć, jak ona wygląda. Czy w ogóle się nadaje? Mam nadzieję, że się nadaje. Tam chyba są jakieś światełka tak samo, także zobaczymy, jakie te światełka są i co sobie zostawiłam z dekoracji. Mam taką cichą nadzieję, że jest więcej niż myślę, także za chwilę popatrzymy. Będę jechała po Hanie i muszę podjechać z Adasiem wybrać jego okulary. Drugą parę już, wiecie jak to jest z nastolatkami i okularami, a szczególnie jak grają w piłkę. Także wybiorę jego okulary, no on ma te kontakty, ale kontakty i okulary, fajnie jak są okulary tak samo. Mniejsza z tym, zobaczę co jest i będziemy się zastanawiać, co musimy jeszcze dokupić. Dzisiaj jeszcze na Amazonie dokupiłam światełka na zewnątrz domu, bo nic nie mamy na zewnątrz, a fajnie jak jest coś udekorowane, ładnie to wygląda, a szczególnie dlatego, że dzieci się cieszą, że jest świątecznie na zewnątrz również. Także idziemy zobaczyć choinkę. Wiecie co, światełka są ogólnie drogie, każdy chyba sobie zdaje z tego sprawę, a choinka, nie wiem czy widzicie tutaj, mniej więcej tak wygląda, bardzo ładnie, ale musimy ją rozłożyć, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Na dole mam stojak, także ją powoli zniosę, światełka działają i są białe. Chociaż wolałabym, żeby ten biały był taki ciepły kolor biały, no ale
może będzie taki. Też fajny. I chcę zobaczyć, co zostawiłam w tych torbach tutaj jeszcze. Ale się cieszę. Nie uwierzycie, patrzcie, jak ja to zapakowałam. Jest mój pociąg. Już wam pokazuję. Jest! To jest jeden z wagonów. On nie jest super, bo to już kupiłam go używanego. To jest robiony w Chinach. Encore Group jakaś. Snow Buddies. Ale ja sobie zawsze go stawiam w kuchni na oknie i tak fajnie on tam wygląda. Także cieszę się, że nie pozbyłam się tego i zostawiłam sobie to. Co tutaj jeszcze mamy? Będę powoli sobie to rozpakowywać. A tutaj choineczka, taka malutka, też już spadła kilka razy. Ale to kupiliśmy, jak Adaś był malutki i jemu się to bardzo podobało i to jest taka właśnie pamiątka. Ale fajnie, cieszę się. Co tutaj jeszcze? Jest następna skarpeta. A w tej torbie mamy na kominek. Będę musiała to rozłożyć. I są światełka. Takie coś na kominek z takim ptaszkiem, żeby dołożyć. Aj, zostawiam sobie więcej niż myślałam. Także musimy dokupić bombki. Takie coś. Fajnie. Dobrze. Będziemy rozkładać choinkę. Tylko muszę zaczekać. Muszę przywieźć najpierw Hanię. Także jedziemy po Hanię. Zanim gdziekolwiek jeszcze pojadę, Wojtek mnie poinformował, że przyszły paczki, niektóre rzeczy, co już zamówiłam na Amazonie, bo nie wiem, czy wiecie, ale Hani urodziny będą 19, są 19 grudnia, także muszę się do tego również przygotować i właśnie chcę zobaczyć, co w tych paczkach przyszło. Także otworzymy razem. Pierwsza z rzeczy, co za bardzo tutaj nie widać, także to będzie jeden z prezentów, jeszcze nie wiem, albo pod choinkę, albo na urodziny. Także zobaczymy. To jest dla chłopców i to są syropy do robienia snow cones. Także jeżeli widzieliście ostatniego vloga, to kupiłam taki duży mikser, blender i on super zrobi lód. I na ten lód właśnie się leje taki syrop i to się nazywają snow cones. Zresztą nie wiem, czy to... Mogę wam mówić, czy nie, ale jak pierwszy śnieg spadnie, to ten zaraz jak spadnie, to chłopaki wylatują z kubkami i zbierają ten śnieg i później lejemy syrop jakiś. Także myślę, że to się fajnie sprawdzi. To są takie różne syropy. No i to jest na cukrze oczywiście.
od razu przyszło z takimi fajnymi rureczkami i kubeczkami na snow cones. Także super. I tutaj jest ich 2, 4, 6 różne smaki. Także będzie też podwoinka. Na pewno się nie spadnie wcześniej niż styczeń u nas. A tutaj oj, fajnie one wyglądają. Świecą się kółeczka. A tutaj sznurówki w środku. One takie fajne, grube są. To światło tutaj nam nie odpowiada zbytnio, ale fajne, takie grube. Przychodzą prezenty już. Ale fajnie. Dobrze, już nie przedłużam. Jadę po Hanie. Dawaj, zapinaj to i chodź. Idziemy. No nie. Chodź. Gotowa? No, powolutku. Będziemy budować, ok? No. Hej, teraz jedziemy po okularki dla Adasia odebrać, tak? A może byśmy Adaś wstąpili do Rosa, zobaczyli jakie mają dekoracje na święta? Nie. Może, zobaczymy. Mamy okulary, jedziemy do Rosa, bo tak się cieszę, że mam te lampki i wszystko. I chcę zobaczyć, czy możemy dokupić jakieś bombki, czy kokardki, coś takiego. I sprawdzimy w Rosie, jeżeli w Rosie nic nie będzie, to może ewentualnie, już nie dzisiaj, ale wybiorę się do Home Goods. Także najpierw Ros, bo jest tutaj najbliżej. I zobaczymy, co tam ma. Mama, chodźcie. Make a picture of me in the store, Adas. No dobrze. Jejku, ile zabawek tutaj jest, Hania. Strasznie dużo, choć tam z drugiej strony mają ten. Crazy! To jest taka gwiazda na drzwi. No troszeczkę taka jakaś popsuta. Dobra, chodź dalej, idziemy zobaczyć. Tutaj jest Christmas. Thank you.
zanim światło oczywiście, bo już ciemno jest, ale zanim spróbuję się tak nie ruszać, zanim pójdziemy się kąpać, zbierać się spać, szybciutko jeszcze pokażę Wam, co kupiliśmy na święta. Jutro jest piątek, nie będziemy ubierać choinki, bo jest praca, później wybieramy się do znajomych, także nie będzie na to czasu. W sobotę chyba ubierzemy choinkę, także już wszystko tak mniej więcej mam opanowane. Hania tam wyciąga wszystkie pudełeczka. Pokazujemy, Hania? Tak? Także możesz wyciągnąć tak samo. Zaczniemy od tego. Także tutaj jest takie całe pudełeczko z bombkami. Lubię właśnie, że są te gwiazdki takie i różne kształty bombek. Tutaj są takie malutkie, nie wiem czy widzicie. Chyba, tak. O, no to nie kładź mi tutaj. I całe to pudełko akurat w Rosji, dlatego lubię jeździć tam do Rosji, bo można znaleźć fajne rzeczy. Kosztowało 12,99. Piszę, ile tutaj wszystkiego. W sumie ogólnie jest 47 różnych bombek i wszystkiego. Pokazuj, co jest następne. Oj, wszystkie najniesiesz? Ojejku, które ty sobie wybrałaś? Pokaż, które to Hania pokaż. Wybrała. Pokaż. Takie wybrałaś, śliczne są. Chodź, przybliżemy. No, ale za bardzo. Takie i te troszeczkę, ja wiem, one kosztowały 10 dolarów w sumie, 9,99 i jest 6, ale są szklane. Jutro już będziemy otwierać, dzisiaj naprawdę już się robi późno, także obejrzymy. Tutaj też są fajne i te też są szklane, wyklejane. Hania Lego jeszcze tam rozkłada. Masz? Ok. I to są szklane, tylko wyklejane są takimi koralikami. Także one fajnie wyglądają, fajny kształt. I była na nich przecena, nie wiem czy to z tamtego roku, ale były, nie widać dobrze, za 4,99. Także nie ma tutaj dużo bombek, ale one bardzo ładnie wyglądają. Za 4,99. Ok, coś mnie nos swędzi. Ok. Tutaj mamy takie złote gałązki i to też było 4,99, 5 dolarów i one mają takie spinacze na końcu, czyli to tak wspina się w gałązki na choince. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze takiego czegoś nigdy nie używałam. I kupiliśmy właśnie takie kwiaty i one też są właśnie na spinacze na choinkę i zobaczymy, jak to się będzie prezentować. To były jedne droższe, bo jeżeli popatrzysz na sztukę, to one kosztowały 8,99, czyli 3 dolary za takiego kwiatka, ale są śliczne. Myślę, że fajny będzie efekt tego na choince. Ok, i już ostatnia rzecz z zakupów, nie chcę przedłużać. Kupiłam, i to była jedna z droższych rzeczy, bo to kosztowało 27,99. Zastanawiałam się nad takim koszykiem na choinkę czy coś podobnego, ale to mi naprawdę wpadło w oko, bo jest z fajnego materiału, taki jakby len. Nie wiem, czy tutaj na tym będzie pisało, z czego to jest. I to jest po prostu taka spódniczka na choinkę. Tak się mówi po angielsku. Tree skirt. Czyli kładzie się pod choinką. I sobie pyta Andu. Mhm. Żeby choinka ładnie wyglądała. Prawda? I'm busy. A jesteś busy? I tak to się prezentuje i ma takie właśnie taką choinkę tutaj wyszytą, śnieżną. To jest taki kremowy kolor
Także idziemy, oczywiście wszystkie te takie ozdóbki, co dzieci zrobiły, musiała to chyba obciąć, a nie wyszło samo, są kolorowe, ale ogólny taki nastrój choinki będzie taki biały w złoty. Także białe i złote i może troszeczkę takich troszeczkę innych kolorów dodamy. Jeszcze nie wiem, zastanawiam się nad wstążką, czy będę dodawała wstążkę, czy nie, ale jak już ubierzemy choinkę w sobotę, fajnie to wygląda, naprawdę. I ona jest taka puszysta, taka gruba, także będzie wyglądało jak taki śnieżek i te takie frędzelki tutaj ma fajne, słodkie na samym końcu. Także będzie wyglądał jak taki śnieżek pod choinką. No, ale jestem zadowolona. Także już się cieszę na ubieranie z choinki, na święta. Będzie fajnie. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało w sobotę. Także będę nagrywała w sobotę. Jeżeli chodzi o vlogmasy, to jeszcze tak szybko. Na pewno nie będą codziennie, bo pracując z dziećmi raczej dużo się dzieje. Nie wszystko jest zawsze świątecznie, pięknie. Dużo jest do pracy, z pracy, po szkole, na treningi, bo chłopcy jeszcze mają treningi. Adaś szczególnie, bo za 2 tygodnie jedzie na Florydę, bo mają tam turniej właśnie z piłki nożnej. Jeden z takich ważniejszych. Także szykują się na to, jest no busy. Także postaramy się wrzucać takie grudniowe vlogmasy częściej, a jeżeli nie, to zawsze będą 2 razy w tygodniu. Także na tyle, moi kochani. Mam nadzieję, że Wy szykujecie się również do świąt, że cieszycie się tą grudniową atmosferą świąteczną, zimową, jeżeli nawet nie świąteczną, to zimową. U nas dalej w miarę ciepło, są zimniejsze dni, ale jest w miarę ciepło, że koszulka albo sweterek i jakaś kamizelka wystarczy jak na razie, ale jest taka zimowa atmosfera w sercu, można powiedzieć, także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Christmas tree, oh Christmas tree, the pleasure you have given me.